To była sytuacja zupełnie przypadkowa. To znaczy, dowiedziałam się właśnie na jednej z grup w mediach społecznościowych, że dziewczyna, gimnastyczka artystyczna, aktorka, 20-letnia Nastia Budziaszkina, poszukuje miejsca, gdzie może się zatrzymać na tydzień, dwa. No i szybko skonsultowałam to z mężem. No i po prostu przyjęliśmy ją pod swój dach. Okazało się, że Nastia wiedziała tylko tyle, że chce uciec jak najszybciej z Charkowa do Polski, znaczy przekroczyć jak najszybciej te granice, gdzie jest niebezpiecznie. I dalej jej plany się skończyły. Chyba z nikim tak bardzo nie zżyłam się w niecałe 10 dni. Bo w tym momencie już pojechała dalej za granicę promować swój film, w którym właśnie zagrała również gimnastyczkę artystyczną. Nomen omen, dziewczynę przygotowującą się do zawodów w Szwajcarii, podczas gdy na Majdanie wybucha wojna. Okazało się, że w ogóle dość podobnie spędzamy czas, ponieważ ona musi trenować, nie chcąc naciskać. Proponowałam, że może ze mną pójdzie na trening, bo mamy taką grupę stałych challengerów, jak to mówi nasz mistrz Mirosław w teatrze, i spotykamy się na takim treningu ogólnorozwojowym. Również mamy zajęcia jogi też w teatrze, więc proponowałam jej to, żeby uczestniczyła ze mną w tych aktywnościach. Musiałam też chodzić na próby, musiałam chodzić w tym czasie na spektakle. Okazało się, co też było dla mnie nieoczywiste, że Nastia nie chce być sama w domu, to znaczy. Wydawało mi się też w ogóle tak, że przyjmując kogoś pod swój dach, dajemy klucze, mówimy: słuchaj, tu masz sklep spożywczy, tutaj masz galerię, proszę bardzo, zapraszamy, masz klucze do domu, wchodź kiedy masz ochotę, tutaj jest twoje łóżko. W moim przypadku nic bardziej mylnego. Nastia chciała być cały czas ze mną, więc jej dzień wyglądał tak jak mój. Nastia pochodzi z tego rejonu Ukrainy, gdzie, no, jak to się mówi, z dziada pradziada, językiem ichnim był właśnie rosyjski. Ona oczywiście mówi po ukraińsku, rozumie go, ale dla niej naturalnym i organicznym jest język rosyjski. Nie wiedziałam, że to jest aż tak bardzo zakorzenione, i też niestety spotykała się. Mówiąc w miejscach publicznych z rosyjskim, spotykała się z takim, no nie wiem, przynajmniej chłodnym spojrzeniem na nią. Znajdowałyśmy swój własny język. Na przykład ona zobaczyła, że ja mówię, że coś jest śliczne. No to na przykład poszłyśmy do sklepu spożywczego i ona mówi: Kasia, pomidorki śliczne? Ja mówię: śliczne, to znaczy, że możemy wziąć. Na przykład wiem, że czaj to jest herbatka, ale ona zauważyła, że ja mówię herbatka, to ona się mnie pytała: herbatku albo kanapeczku? No i takie były, tak sobie tutaj, no trochę na wesoło radziłyśmy, i też oczywiście komunikatory, no pisałyśmy do siebie często w tłumaczach elektronicznych, no po prostu radziłyśmy sobie na wszelakie sposoby. Nastia jest jedynaczką, zostawiła swoją mamę i ojczyma w regionie połtawskim. Oni, z tego co wiem, absolutnie nie chcą wyjeżdżać stamtąd. Dzwonili do niej, po prostu dzwonili do niej codziennie albo co drugi dzień. I tak, to były długie rozmowy na wizji również. Więc ten kontakt był stały. Również rozmawiała ze swoją babcią, która jest w regionie Ługańska. Czyli właśnie tym rosyjskojęzycznym, z którego Nastia musiała już jako 12-latka się wyprowadzać właśnie podczas tych zamieszek, tej zawieruchy, jak ona to mówi, związanej z Majdanem. To też było dla mnie odkrycie, że tak naprawdę ona jest sama w tych wszystkich decyzjach. To znaczy, co jej mama, która mieszka gdzieś pod Pułtawą, ma podobno sad, ogród, no, uprawia ziemię. Co jej mama może jej doradzić? No, ja widziałam po Nastii, że ona jest kompletnie bezradna i pozbawiona takiej rady, dobrej rady po prostu rodziny, no bo nie może jej mieć, no bo skąd? Ta rodzina nigdy nie wyjeżdżała poza właśnie granicę Ukrainy.
więc nie bardzo potrafiłaby doradzić, czy w ogóle Polska, czy jechać za granicę, czy Szwajcaria, czy nie wiem, Belgia, Francja, no bo to też wchodziło w grę z racji tego, że ona po prostu też to, na co ja ją bardzo, bardzo namawiałam, żeby po prostu uprawiała swój zawód. Mamy kontakt cały czas. Nastia już teraz jest właśnie w Szwajcarii, bo tam jest jakaś impreza związana ze szwajcarskimi nagrodami filmowymi. Również film jej Olga jest brany pod uwagę. To też był kandydat szwajcarski do Oscara. Odwieźliśmy ją na lotnisko w niedzielę o świcie z moją siostrą, z moją przyjaciółką, z moim mężem. Po prostu prawie weszłam z nią do tego samolotu, bo tak strasznie było mi jej żal. Podziwiam to, że dziewczyna 20-letnia po prostu sama musi podróżować, sama musi się przesiadać, znając tylko ten rosyjski. Naprawdę to podziwiam, bo może to jest oczywiste dla wielu ludzi, ale na przykład dla mnie mając 20 lat, no nie było. Raczej wolałam lecieć z kimś samolotem, a w ogóle chyba mając 20 lat nie miałam jeszcze okazji lecieć samolotem, więc widziałam w niej właśnie na tym lotnisku, oczywiście były łzy, nie, przytulałyśmy się, ona pokazała mi połóweczkę serduszka, ja jej pokazałam połóweczkę serduszka. I widziałam, że no, jest w tym dużo po prostu wrażliwości, nie wiem, pewnie smutku, pewnie też strachu, co dalej. To są też decyzje, które trzeba podejmować. Na przykład ludzie pytają właśnie, co dalej, chcą pomóc, pytają się, no to słuchaj, no to ja znam jakiś cyrk, to może popytam, chociaż podobno to jest tak, że sezon cyrkowy już się zaczął, więc to też nie jest tak, że można w każdej chwili wskoczyć i po prostu robić swoje numery, których zresztą ona też przez wiele tygodni nie robi. To jest też przepaść czasowa dla kogoś, kto trenuje od lat. No ale ona mi mówi, Kasia, ja po prostu, ja nie wiem, co ja chcę, ja nie umiem tak powiedzieć, nie umiem się tak zdecydować. Ja też nie jestem pewna, czy dobrze doradzam. Staram się doradzać tak, jak ja bym zrobiła, ale to zawsze jest, no, zawsze jest to jakieś ryzyko, czy dobrze umiemy zinterpretować po prostu sytuację i to, co jest dla niej najlepsze. Więc to jest naprawdę jakaś po prostu, no, ogromna, nie wiem, historia tej naszej znajomości i tego, co dalej. Mamy kontakt, zaprosiłam ją na święta, mam nadzieję, że przyjedzie. To oczywiście się też wiąże z finansami, więc no, zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. Na pewno się zaprzyjaźniłyśmy i ja mam nadzieję, że to będzie trwać.